Dąbrówka, osiedle, domów. Problem polega na tym, że deweloper sobie wymyślił. Antenę pomontowali naziemne, deweloperska firma jakaś antenę naziemne pomontowali na wysokości, nie wiem, 12 metrów. Ale to jest wszystko nic. Okazuje się, że skrzynka rozdzielcza jest właśnie tam na górze. Tu w tym miejscu jest skrzynka rozdzielcza. I teraz wiadomo, można tutaj przyjechać pod nośnikiem koszowym. Można tu się pobawić, ale klient narażony jest za każdym razem na kasę. Czyli do strojenia anteny, no to trzeba siano znowu dawać. Za każdym razem siano. No więc pierw pomysł wpadł na komin tamten do góry, ten blaszany, żeby antenę tam założyć, no ale i tak musielibyśmy ją wpiąć do tej rozdzielni, tak, żeby po pokojach porozprowadzać, nie? No bo tak to jest do dupy zrobione. Rozdzielnia powinna być po prostu w środku w mieszkaniu, na dole, a nie kurde do góry. No i wymyśliliśmy sobie tutaj antenę, zamocowana jest od boku. Tu jest sterapem 20. Stelaż kombinowany z odejściem 30 cm. Nie możemy wykorzystać rozdzielni, bo jej nie ma, ona jest na górze. No i musimy pociągnąć kable do każdego z pokoju oddzielnie. Klient już przygotował, rozkopał sobie ogródek, kabel czarny w ziemię pójdzie. Tędy. I tutaj sobie wlecimy do środka. Tu będzie dziura, będzie jeden pokój zrobiony, na górze będzie multiroom, kabel pójdzie rynną do góry, tu się przewiercimy na zewnątrz, póki nie ma listew i tu w tym miejscu jest drugi dekoder. Tu zawsze sugestia od nas, żeby klient sobie sam wyznaczył drogę, gdzie ma kabel iść, żeby on pamiętał o tym, gdzie ten kabel w przyszłości jest. Kablowanie mamy uczepione, pozostaje domontować je za rynną, żeby to nie odstawało. Czasza jest zamontowana w miejscu wygodnym, wygodnym do serwisu, wygodnym dla klienta. Klient nie jest narażony na jakieś koszty podnośnika, czy też drabiny, wypożyczenia itd. I wewnątrz po montażu listew kabel zniknie z oczu, nie będzie go w ogóle widać.